Dzień dobry Państwu, Adam Pawłowski i Lechosław Olszewski. Przenosimy się tym razem do Austrii, na północny zachód od Wiednia. Pozostajemy w Dolnej Austrii. W zasadzie wszystkie regiony winiarskie w Austrii są w dolnej Austrii. Na Dunajem. Tak, Wagram. To nie jest może najbardziej popularny rejon winiarski. No i też mamy taki koncept wina, który jest charakterystyczny przede wszystkim dla Wiednia, bo Gemischtersatz, czyli Field Blend, to jest coś, co charakteryzuje właśnie Wiedeń. Wiedeń, jedno z nielicznych europejskich miast, gdzie funkcjonuje kilkuset winiarzy w ramach samego miasta. Nie ma w Europie wielu takich miast, może Würzburg, nie wiem co jeszcze, ale na pewno... Prawie Kraków. Kraków, Srebrna Góra, tak. No mamy kilka jeszcze innych przykładów, natomiast chciałbym, żebyś powiedział, jakie są konsekwencje tego Gemischtersatza, czyli tego wspólnego... Tak, no właśnie, no, czego? To jest takie odwołanie się do tradycji i do tego, jak to było w sumie wszędzie kiedyś, czyli nie było żadnych badań na temat ampelografii, na temat różnych odmian i do pewnego stopnia nadal w tym nurcie i w tej filozofii funkcjonuje w dużej mierze producenci Porto. Mhm. Więc field blend polega na tym, że mamy na danej winnicy wiele różnych odmian, które zwykle stanowią zestaw starych krzewów, które bazują na tradycyjnych, lokalnych odmianach, które zbiera się w tym samym czasie, nie selekcjonując oddzielnie tych różnych szczepów. No właśnie, czasami są to białe, czasami wśród nich są jakieś czerwone. No właśnie, bo tu mamy jakby dwie sprawy. Z jednej strony to, że to one mogą być białe i czerwone, a z drugiej strony mamy to, że one mogą dojrzewać w różnym czasie, a my i tak je zbieramy. Dokładnie tak jest, więc zbieramy je, decydujemy się na dany moment, żeby zebrać je i w związku z tym, że tam jest wiele różnych odmian, a każdy z nich ma swoje optimum, jeżeli chodzi o dojrzałość, no to jedne z nich będą w punkt dojrzałe, jedne z nich będą miały nawet, powiedzmy, wyższy poziom cukru, bo wcześniej dojrzewają, a niektóre z nich mogą być wręcz niedojrzałe. Więc ta decyzja o tym, kiedy zbiera winiarz, no to jest absolutnie kluczowe i musi to robić na zasadzie jakiegoś, powiedzmy, konsensusu i tego, jak to mu wychodziło w poprzednich latach. Gemischtersatz, ja jestem osobiście fanem tego. To jest bardzo taka, powiedziałbym, terroirystyczne podejście do wina, że ono jest wtedy winnicocentryczne, że nie koncentrujemy się na tym, co my z tym winem zrobimy później, tylko chcemy pokazać ekspresję tej winnicy i tej ziemi. I to jest jakby clue całego Weiner Gemischtersatz. Wiener Gemischtersatz. W tym przypadku nie jesteśmy w Wiedniu, tylko jesteśmy w Wagramie. A jeżeli chodzi o Wagram, sami do końca nie wiemy, co jest składnikami tego field blendu. No właśnie, no bo Martin Diva, który jest odpowiedzialny za to wino, zrobił nam niespodziankę. Mamy z tyłu kod kreskowy. Wino w ogóle nazywa się Roulette, czyli ruletka, więc różne rzeczy mogą w tej ruletce wypaść. Jeżeli chcecie się przekonać, co wypadło w tej ruletce, musicie zeskanować kod kreskowy i tam ujawnią wam się szczepy, które znajdują się w butelce. Natomiast możemy założyć, że mamy tutaj zestaw tradycyjnych austriackich szczepów, więc będziemy mieć Grüner Veltlinera, pewnie będziemy mieć Chardonnay.
Pewnie będziemy mieć Weissburgundera, nie wiem, może coś tam z... Może nawet Rieslinga. Tak, może coś z niemieckich szczepów, Müller-Thurgau na przykład. No, sprawdźcie i zobaczymy, i zobaczcie, co tam się znajduje. A my, tak. a my zobaczymy, co znajduje się w kieliszku. Więc ona, to jest ruletka, ale na szczęście nie rosyjska ruletka, tylko austriacka ruletka. Ofiar tutaj nie będzie, a wręcz przeciwnie. Wino, ja myślę, że ono ma w sobie Grüner Veltlinera, zdecydowanie. To jest taka sygnatura regionu Wagram i kolejną sygnaturą, jeżeli mówimy w ogóle o glebach regionu Wagram i to, skąd pochodzi, skąd pochodzą te krzewy, z których wytworzone jest to wino, są to gleby lesowe. Gleby lesowe, to jest taki drobny, taki dekompozyt piaszczysty, na którym idealnie czuje się Grüner Veltliner. I w tej odsłonie wagramskiej daje wino, które jest takie potoczyste, ale też z taką fakturą, gęstością. I ja tutaj trochę czuję tej struktury i tej takiej ala, powiedziałbym, kremowości z lekkim takim gorzkawym zadziorem. No właśnie, takim słono-migdałowym charakterem. To jest właśnie taki niuans, który dla mnie tutaj był lekkim zaskoczeniem. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że tu więcej będzie białego pieprzu, jakiś takich może zielonych akcentów, a tutaj to trochę mnie zaskoczyło. No, ta mieszanka musi być trochę bardziej skomplikowana. Pewnie jest tak, że mamy tutaj tylko stal nierdzewną, tak? Beczki tutaj raczej nie mamy. Wino też ma niewiele alkoholu. Ale dlaczego ono się znalazło w naszym zestawie? Znalazło się w naszym zestawie przede wszystkim dlatego, że rodzice Martina Diwalda byli pionierami uprawy biodynamicznej i organicznej w Austrii. Już w latach 70., w połowie lat 70. przekształcili swoje gospodarstwo w taki ekosystem, którego częścią była winnica. I Martin po ukończeniu studiów enologicznych kontynuował tą drogę z uprawy organicznej. Zdecydował się przejść kompletnie na biodynamikę. Jest członkiem takiego stowarzyszenia Respekt Biodyn, do którego należy mój ulubiony winiarz Clemens Busch między innymi i wielu innych świetnych winiarzy, głównie austriackich i niemieckich. W przypadku Austrii to jest głównie Burgenland, ale także z innych regionów, takich właśnie jak Wagram. Więc mamy tutaj trochę tradycji. Ale też należy do elity austriackiego winiarstwa, dlatego że również jest członkiem stowarzyszenia OTW, czyli Osterische Traditions Weingüter. Tak. Trudna nazwa, ale pokrótce mówiąc, jest to organizacja, która promuje pojedyncze winnice tradycyjne, najlepsze siedliska i miejsca do uprawy winorośli w Austrii. I co ciekawe, z pierwszej ręki wiadomość, w zeszłym tygodniu miałem przyjemność być w regionie Wagram i się spotkać też z prezydentem organizacji OTV, że na dokumentach już znalazł się podpis ministra i organizacja OTV, jej gradacja, jej propozycja klasyfikowania winnic stanie się w najbliższych latach już oficjalnie włączona do prawodawstwa winiarskiego w Austrii. Co na przykład w Niemczech się nie wydarzyło w przypadku VDP i nie wiadomo, czy się wydarzy. Ale jest to taka dosyć elitarna grupa winiarzy, którzy promują tradycyjne wytwarzanie wina w austriackiego
z autochtonicznych szczepów, no oczywiście nie tylko z autochtonicznych szczepów austriackich, ale zorientowanych jak najbardziej na jakość i tutaj ją czuć. Okej, nie powiedzieliśmy o tym, z czym po Sylwestrze należałoby połączyć to wino, ale jeżeli chcielibyście usłyszeć, jak łączymy wino z jedzeniem, oglądajcie nasze filmy, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie Wino Klubu, zróbcie to jak najszybciej, winoklub.pl. Dzięki. Zapraszamy.